Dziś pijemy wino Malbec czerwone 2019 z Argentyny. Czerwone, wytrawne. Wino stworzone przez winemarkera Steven Damian McEwen. Kupione w Biedronce. Po 25, tak? O, to. 13,5% alkoholu. I napisane ekskluzywna selekcja. Wino o czerwonym kolorze z rubinowym odcieniem. Aromat czerwonych owoców łączy się z wanilią. Zobaczymy, czy się będzie łączyło. Idealny do steków. Jak to Argentyna. Pieczonej wołowiny i grillowanej jagnięciny. No, my niestety tego nie mamy, ale będziemy próbować do serów, kabanosów i innych takich tam. Korek naturalny. Z mapą Argentyny. O, tutaj Ameryka Południowa i tam zaznaczona Argentyna. No i rzeczywiście kolor jest bardzo ładny. Taki klarowny rubin. Ale jest piękny, jakbyśmy sok lali. No i smaku trochę, może z zapachu trochę smaku ładnie. Ładnie. Rzeczywiście ta wanilia się przebija. A mi czarny bez. Tak, trochę na nim jest. Pewnie go tu nie ma, ale... Tak, troszeczkę leżakowania nie czuć. Teraz zobaczymy, aż smak. No, czujesz mleczkę, no. Dębową. Ale pełne, przyjemne, bardzo fajne. No. Nie no, rewelacja. No i co, idzie w kwasowość. Idzie, ale czuć właśnie dojrzałe owoce, czuć to pełnie takie, pełnie koloru i beczkę, no tu wszystko jest. I kawałek korka nawet też jest. Idzie w kwasowość. Idzie, bardzo dobrze. Oto takie wino, które lubimy. Ale masz rację, zapach jest trochę takiego słodkiego, że czego nie wiadomo, co się spodziewać, ale smak zaskakuje. Dojrzałe. Nie no, ewidentnie dojrzałe owoce, ewidentnie w kwasowość idzie. Gdzieś tam taniny na końcu są, bo na języku się osadzają, czyli trochę beczki było. Bardzo, bardzo, bardzo zacne wino. No i kolor pełnia, no tu jest wszystko po prostu. To, co lubimy. Dziwne, że wszyscy to samo lubimy. Trzeba będzie zrobić zapasy. Dobra. Coś macie do dodania? Ocenę. Ocenę? Pełna ósemka. Ja też 8. 8? To ja nie wiem, czy ja nie pamiętam, kiedy że dodawałem 8. Ty za każdym razem, jak dajesz 8, to mówisz, że nie powinien. Nie, 8 no, to rzadkie są. Dobrze, rzadkie. Dodaj dzisiaj coś. Rzadkie przypadki, ale dziś naprawdę. No dobrze, trzeba zapisać chyba. Znaczy trzeba zapisać, żeby kupić to samo wino jeszcze raz. I to takie pełne 8. Bardzo fajny Malbec. Czyli no, myślę, że z tą argentyńską wołowiną by było jeszcze lepsze, no ale to może następnym razem. Weź serka. Mówisz, z polskim kabanosem też powinno być ok. Spróbuj, spróbuj. Także my dajemy pełną ósemkę. Naprawdę bardzo fajne, pełne takie wino. Jeżeli ktoś lubi wina, które idą w kwasowość, gdzieś tam trochę beczki jest, alkoholu nie czuć, jest takie pełne, fajnie zbalansowane. Przyjemne w połykaniu. No akurat tutaj to mało wybredni jesteśmy. Także co, polecamy. Tak, godne polecenie. Biedronce 20 parę złotych. Tak. Nie pamiętam, też widziałem dzisiaj nawet, ale nie pamiętam ile to kosztowało. Ale zapisz, żeby dzisiaj kupić jeszcze, znaczy żeby... Zapas wina zrobić. Dobra, także polecamy do Biedronki.